Szanowni Państwo, witamy Państwa na koncercie pod tytułem Pamiętajmy o Janie Pawle II. Jutro przypada kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II, więc tym muzycznym akcentem zespół Wałasi i Przyjaciele, jak Państwo widzą, w dosyć dużej grupie, będą chcieli uczcić pamięć Jana Pawła II. Ta okazja jest takim czasem do wspomnień. Jesteśmy w trakcie Świąt Wielkiej Nocy, więc tym bardziej wiara w to, co ma nastąpić w przyszłości, wiara w Boga była przede wszystkim tym wiodącym myślą Jana Pawła II. I właściwie tutaj to połączenie dźwiękowe razem ze słownym będą Państwu tutaj muzycy, ale też Państwo Andrzej i Cecylia Suszka przypomnieć w takim refleksyjnym trochę wydźwięku, ale również w tym radosnym, więc będą Państwo mieli możliwość wysłuchania koncertu, ale też słowa towarzyszącego całości tego wydarzenia. Wydarzenie również jest poświęcone, czy też dedykowane małemu Mikołajowi Okulusowi. Koncert ma charakter charytatywny. Na Państwa, czy do Państwa tutaj oddajemy również skrzynki, które będą tymi miejscami, gdzie możecie Państwo wesprzeć leczenie 4-letniego Mikołaja, który jest synem Kasi Bocek z Listewnej, więc tutaj na dalsze leczenie Państwa pieniądze, Państwa wkład finansowy zostanie przeznaczony. Więc pamięć, ale i pomoc będą tymi dwoma hasłami przewodnimi dzisiejszego spotkania. Pozwolę sobie przedstawić muzyków. Zespół Wałasi reprezentuje Zbigniew Wałach, pomysłodawca i organizator tego koncertu. Stanisław Suszka, Jan Wałach, Zbigniew Michałek, Łukasz Kukuczka, Jarosław Zawada, Stanisław Bafia, Marta Matuszna, Wojciech Gomec, Stanisław Bafia, Bolesław Miedoba, Rafał Wałaś i Martin Wałach. Także pozostawiamy Państwa już ze słowem i dźwiękiem i życzymy wszystkiego dobrego. Ksiądz Emanuel Grimm i Stebno. Gdy spojrzę na Twój obraz, kochana Istebno, to jakbym miał przed sobą książkę modlitewną, którą Bóg sam roztworzył, oparł o gór szczyty, każąc nam sercem wyczuć czar swój w niej ukryty. A dusza w uniesieniu z Twojej księgi czyta, nasłuchać się, napatrzeć się może dosyta. Bo im dłużej się patrzy, im głębiej zasłucha, pozostaje na wszystko i ślepa, i głucha. Bo gdy jej oza cicho zalotnie bełkoce, dziwne, niesamowite nachodzą ją moce. Coś by klechta prastara w jej nucie zaklęta, której nikt ze żyjących już dziś nie pamięta. Las jej bajki zaszumi przeszłych wieków smutnie, a wiatr do wtór zagra, by niebieskie lutnie. Ty czarów jesteś pełną krainą podniebną, dlatego cię tak kocham, słoneczna Istebno. Kontemplacja. Kontemplacja często skupia się na doświadczeniu obecności Boga w życiu codziennym. Osoby praktykujące kontemplację dążą do zanurzenia się w Bogu poprzez głęboką modlitwę, refleksję i uwzględnienie Jego działania w swoim życiu. Kontemplacja ma również potencjał do transformacji życia. Poprzez praktykę kontemplacji osoba może doświadczyć głębokiej przemiany duchowej, która prowadzi do większej miłości, zrozumienia i oddania Bogu oraz bliźnim. Chrześcijanin podczas kontemplacji może wykorzystywać piękno muzyki i sztuki jako środek do głębszego zanurzenia się w doświadczeniu duchowym i modlitwie. Wiele tradycji chrześcijańskich uznaje sztukę i muzykę za narzędzia wspierające kontemplację i modlitwę.